W spółce z o.o. wynagrodzenie członka zarządu jest obowiązkowe. W sensie, jeżeli go nie ma, to spółka ma nieodpłatne świadczenia. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli przychodzi urząd skarbowy do spółki z o.o. i patrzy, że nie ma wynagrodzenia, to bierze tabelę statystyczną. Statystyczny członek zarządu w Polsce zarabia 50 tysięcy rocznie. Podatek od tego jest 10 tysięcy. I tyle trzeba zapłacić do urzędu za. Ale działa to też w drugą stronę. Wyobraźmy sobie, że spółka zarobiła 100 tysięcy. Spółka z o.o. To muszę od tego zapłacić 19% podatku. Limit w pierwszym progu podatkowym, ten 18%, jest 85 tysięcy. Więc wyobraźmy sobie teraz, że zrobię 101, dobra? Żeby coś zostało. Wyobraźmy sobie teraz, że ja nie chcę zapłacić tego podatku od spółki, tylko chcę wypłacić te 100 tysięcy sobie. Mam dwóch członków zarządu, każdemu płacę po 50 tysięcy. Więc płacę od tego 18% podatku. Nawet mniej, bo tam są koszty uzyskania. W ogóle zarabiam na tym 1%. Tak sobie 1000 zł. Pieniądze wypłaciłem legalnie ze spółki i ja mam 50 tysięcy dochodu. Bardzo dziękuję, że mi pani wzięła na członka zarządu. I pani Maja też ma 50 tysięcy dochodu. Wypłaconego ze spółki legalnie już więcej. Nie będę musiał płacić od dywidendy, bo gdyby to wypłacić, te 81 tysięcy, które zostanie, to musiałbym jeszcze drugi raz zapłacić od dywidendy. A tak, tego nie płacę. W zamian za to płacę to i pieniądze są moje. Więc z jednej strony to jest przekleństwo, a z drugiej strony majstersztyk. Trzeba po prostu pamiętać o tym, żeby to robić. I spółki powinny być tak zaprojektowane, spółki z o.o., żeby... No bo jeżeli ja mam trójkę dzieci, to jak będę miał wynagrodzenie 85 tysięcy w spółce z o.o., to sobie jeszcze odliczę trójkę dzieci, kwotę wolną, 18% zapłacę, a nie coś tam. Tak? Zgadnijcie, jakie mam wynagrodzenie w spółce z o.o. członka zarządu. No akurat przez przypadek 85 tysięcy, tak? Jak na Mazurach. Nie mam. Miałem. Nie mam. Ale nie idźmy na razie w jach, ja do jachtu za chwilę wrócę. Wyobraźmy sobie, że pan... Jak pan ma na imię? Przepraszam? Wiktor. Pan Wiktor jest informatykiem. Może pan być przez chwilę. Na potrzeby tego szkolenia. Pan Wiktor jest informatykiem. I doszedł do wniosku, że w ogóle nie. On nie będzie informatykiem. On będzie fotografem. W związku z powyższym poszedł sobie do Gosi Baranowskiej na dole. Gosia Baranowska jest szefową administracji. Mówi, pani Małgorzato, proszę mi wpisać w CEIDG działalność fotograficzną. Dobrze, bardzo. Panie Wiktorze, cyk, mygdyk, wpisała mu. Miał ePUAP albo ktoś inny podpisał, pełnomocnik, wszystko jedno. Ma działalność fotograficzną. Po czym pan Wiktor, ponieważ niestety, ale jest ciemny jak tabaka w rogu, jeżeli chodzi o działalność fotograficzną, idzie na szkolenie, tak? Które kosztuje 5 tysięcy złotych. No bo jest w Egipcie. Potem on chce być profesjonalnym fotografem, więc jedzie jeszcze do Kenii, do Tanzanii, kurs nurkowania podwodnego. Po czym dowiaduje się, że żeby być naprawdę dobrym fotografem, potrzebuje wydać 127 tysięcy złotych na sprzęt. Żona mu powiedziała, chyba śnisz, więc wydał tylko 60. Niemniej jednak wszystkie koszty pochłonęły 100 tysięcy złotych. On dalej jest informatykiem i tam nie pracuje, ciężko zarabia mnóstwo pieniędzy. No i ja to księguję, bo wszystko się zgadza. Aż któregoś razu przychodzi do pana Wiktora Patrycja. Wiem, jak ma na imię, bo pracuje u nas. I mówi tak. Panie Wiktorze, jakie piękne zdjęcie. Wie pan, sam zrobiłem. Cała ściana w zdjęciach, nie? W ogóle ramki. Może by pan mi podarował.
No wie pani, no mógłbym, tylko że ja to robię zawodowo, dla pieniędzy. Ale mogę pani za 5 dych opylić. Za 5 dych, takie ładne zdjęcie, duża ramka w ogóle. Cykmyk dych, dogadali się, pan Wiktor wystawił fakturę, Patrycja zachwycona, ma w domu zdjęcie, fajnie. A potem przychodzi urząd skarbowy. Z urzędu skarbowego będzie Agnieszka. Też u mnie pracuje, więc wiem, jak ma na imię. I Agnieszka bierze te kwity, słuchajcie, jakie mają miny, to jest niewiarygodne. Patrzy na księgowego, widział pan? Pojechał do Egiptu na kurs fotografii. Potem na kurs fotografii nurkowej, potem coś tam. No. Ale trzymaj, działalność jak działalność. No, jedni robią, pracują w biurze, a inni pracują jako fotografie. No w ogóle co za problem, nie? Ale proszę pana, przecież to jest lipa w ogóle kompletna. Proszę pani, nie jest lipa. Dlatego, że tu jest, to są koszty uzyskania przychodu. No ale jakiego przychodu? Jak to jakiego? Przecież tu jest faktura na 5 dych, on to sprzedaje. No ale jak 100 tysięcy kosztów, 50 zł? Proszę pani, dopiero zaczyna. Inwestuje. On rzeczywiście to robi. Tym się będzie zajmował. Czy można to wyrzucić z kosztów? Nie. Nie ma takiej fizycznej siły, żeby wywalić z kosztów legalną działalność, która przynosi straty. Bo ja się zgadzam z tym, że pan na tym poniósł w tym roku straty. Rzeczywiście tak. Ale po pierwsze, bardzo wielu moich klientów rzeczywiście zostało fotografami, nurkami, żeglarzami i tak dalej, bo zmienili swoje życie, ale korzystali w tym czasie z dobrodziejstwa, że pracowali i tu, i tu. Robili to oczywiście dla zabawy, a potem przestali to robić dla zabawy i rzeczywiście zostali nurkami. Czy to można podważyć? Nie można, pod warunkiem, że jest dobrze zrobione. Że jest CIDG, że jest sprzedaż, bo koszty uzyskania przychodu. Czyli co? Jest przychód? No niestety, Patrycja kupiła, pani Agnieszko, nic się nie da zrobić. Sprzedaż była? Była. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza. Dlaczego jacht na Mazurach jest trudniejszy? Ja miałem jacht na Mazurach 2 razy. Za każdym razem był prywatny. Za każdym razem. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy kosztował 15 tysięcy. Jak sobie pomyśla, i tam jest amortyzacja chyba 7%. Czyli miałbym z tego jakieś 1000 zł kosztów rocznie. 200 zł mam się tym zajmować. A co trzeba zrobić, żeby... A i był bez VAT-u, więc ja mogłem sobie VAT-u odliczyć. A pan Wiktor wszystkie tam VAT-cik, wszystko odlicza od aparatu, lalala, wszystko. Żeby mieć jacht na Mazurach, to musi mieć ręce i nogi, bo po co jest ten jacht? Żeby go czarterować, tak? Czarter idzie, nie idzie. Ale bosman ma wiedzieć, że jest czarterowany? Muszę się z nim napić wódki. Musi być na tyle mądry, że jak przyjedzie urząd skarbowy, to on powie, tak, czarteruje Skłodowski ten jacht, nie jedzie mu, panie, stoi, tylko się kołysze. Przyjdą do mnie, miałem wyrzucone pieniądze. Raz mi się udało wyczarterować, raz. Ale co to jest w ogóle? Ten, kto mnie namówił na ten czarter, to dramat. Przecież ja, proszę pani, wydaję na marinę 5 tysięcy miesięcznie, ratę leasingową mam 2500, a przychodów mam 2000 na rok? Proszę pani, w ogóle to się nie opłaca. Ja nie wiem, jak ci ludzie to robią, te interesy, ale to jest na pewno jakaś lipa. Ja go w ogóle sprzedam. Ale bosman musi wiedzieć. Protokół odbioru jachtu musi być. W drugą stronę protokół musi być. Faktura za sprzątanie musi być, bo inaczej lipa. Nie trzeba być na minusie. Ja biorę pod uwagę działalność, że pan Wiktor zarabia mnóstwo kasy jako informatyk i robi sobie 100 tysięcy kosztów złotych. W związku z tym tu ma 300, tu ma 100, tylko od 200 zapłaci podatek. Bo oczywiście posiadanie tego, żeby mieć stratę, to w ogóle nie, to dramat, nie? Więc to musimy tak zaplanować, żeby to zadziałało. Natomiast pamiętajcie, że urząd pierwszy, co zrobi, to powie, że to nieprawda. Jeżeli łódka kosztuje 15 tysięcy złotych, czyli rocznie mam w kosztach, no powiedzmy 2, niech będzie, 400. I przyjdzie urząd, a ja tą wódkę muszę pić i coś, to w ogóle nie chcę się tym zajmować, no nie chcę. Dla siebie mógłbym to bez problemu zrobić, nic by mnie to nie kosztowało, jak sobie pomyślałem o tym, że muszę mieć jeszcze ogłoszenie w internecie, to nie, no w ogóle, tak? A jakby przyszedł urząd, w ogóle bym tego nie bronił, bo by mi szkoda było własnego czasu, chyba że w ramach walki z nudą.
Tak? Że ja jednak pani udowodnię, że to się da.